Cześć, z tej strony Piotr Gonet, Akademia Łuku. Dzisiaj pracujemy z domu, bo jest pandemia, więc pewnie macie problemy z tym, żeby trenować. Natomiast jest fajnych parę rzeczy, które można zrobić w domu. I takim najciekawszym sposobem na to, żeby sobie popracować, jak macie lustro oraz taką gumę, czyli to jest taki zwykły rehabilitacyjny kawałek gumy, który można kupić sobie za darmo praktycznie, bo to kosztuje grosze. Na Allegro wysyłkowo możecie sobie to zamówić. Przychodzą w różnych siłach, więc sobie możecie wybrać siłę. Na początek sugeruję niedużą siłę, bo zobaczycie. Ten z pozoru mało imponujący przedmiot pozwoli Wam w domu wypracować całkiem wiele fajnych rzeczy. Między innymi spróbujemy dzisiaj się zająć taką sprawą, jak Wasza wysokość łokcia. Jak wiecie, że po naciągnięciu łuku Wasz łokieć zwykle jest gdzieś schowany, nie widzicie go w polu widzenia, więc trudno jest początkującym ucznikom zwykle ustawić go na dobrej wysokości. Natomiast ćwicząc sobie przed lustrem w domu z gumą, możecie to bez problemu sobie zrobić. Nie jest to takie trudne. Zaraz Wam pokażę jak. Przede wszystkim chcielibyśmy zasymulować to, co się dzieje w plecach i zignorować tą rękę, która będzie jakby, tą dłoń, która będzie jakby przeszkadzać czy zakłócać nam obraz, bo zawsze kotwiczycie gdzieś, prawda? Więc jak kotwiczycie, to możecie dowolnie ustawić łokieć na dowolnej wysokości. No i będziecie czuć to tylko w plecach jakoś lepiej lub gorzej. Ale chodzi o to, żebyście mogli sobie ten łokieć fajnie ustawić. Więc co robimy? Składamy gumę. Tak? Możecie sobie ją raz tu złożyć, żeby było Wam wygodnie złapać. I teraz ręką, którą trzymacie łuk sobie, złapcie tak, żeby trochę tej gumy wystawało, bo to nie chcecie dostać tym w twarz przypadkiem. I ta guma powinna Wam się ułożyć tutaj, bo tutaj normalnie przyjmujecie siłę łuku, więc żeby fajnie zasymulować. I teraz co robimy dalej? Wkładamy rękę w gumę i opieramy, widzicie, trzymam sobie tą gumę na górze, żeby było mi wygodnie. I wkładamy sobie łokieć tak, żeby łokieć prawie na końcu, ale był złapany gumą, żeby ona się nigdzie nie zsunęła. I teraz jak mamy tak przygotowany układ, to możemy sobie posymulować naciąganie. No i teraz zobaczcie. Stając sobie bokiem przed lustrem, czy nawet nagrywając się sami, to mi się zrobowało, możecie sobie zrobić takie ćwiczenie. Zobaczcie, ta prawa ręka jest zupełnie luźna i tylko przesuwa między palcami tą gumę, żeby mniej więcej kierunek tego ruchu złapać, tak? I ustawiam już sobie lewą rękę, zaczynam naciągać, tak? Wchodzimy sobie w pozycję. I teraz zwróćcie uwagę, moja ręka jest całkiem luźna. Jeśli ja tą ręką kotwiczę mniej więcej w wysokości mojego punktu, to jest dobrze. Nie da się tego zrobić inaczej za pomocą łokcia, jak tylko dobrze, tak? Zobaczcie, że jeśli ja opuszczę łokieć, to ta ręka, no musiałbym ją gdzieś tutaj sztucznie podnieść, to nie będzie dobra wysokość. Ja kotwiczę akurat przy kąciku ust, dlatego tutaj będę do tego referował, jakby, nie? Czym dajecie wyżej łokieć, to sami zobaczycie, że ta ręka Wam zacznie wychodzić za wysoko, więc możecie sobie te wysokości połapać. Łuk po naciągnięciu powinien czuć się zupełnie naturalnie w układzie, w barkach, w ramiona powinny być opuszczone i luźne, to zapewne wiecie. Dlatego to ćwiczenie pozwala Wam fajnie sobie z tymi problemami poradzić, bo zobaczycie sobie od razu, że możemy mieć podniesione barki, a możemy mieć opuszczone barki. Możemy mieć jakby niedociągnięty, widać, że w lustrze mój łokieć prawy, tamten z tyłu, ten tutaj, halo, ok, jest z przodu. Chodzi o to, żeby naciągnąć łuk tak daleko, żeby wejść w pozycję tego łuku, tak? Czyli Wasz łokieć powinien się chować tu za prawą dłonią, a specjalnie się przechylę, żeby zobaczyć. I teraz mamy, widzicie, guma stanowi z łokciem linię prostą. To znaczy, że dociągnięty łuk jest wystarczająco daleko. No oprócz tego, że możecie sobie troszeczkę pomóc ustawić sylwetkę, ćwiczenia z gumą potrafią być bardzo mordercze. Dlatego, że zobaczcie, gdy normalnie naciągamy łuk, kotwiczymy, chwilę tam przytrzymamy, dłużej lub krócej i strzelimy, no to już mamy to obciążenie zdjęte. Tutaj z gumą, jak stoicie, obciążenie jest przez cały czas, więc ja stojąc tutaj, już mówiąc do Was teraz przy tym naciągnięciu, prawdopodobnie trzymam tyle, co przy 5-6 strzałach. Także już zaczyna mnie to męczyć, tak? I widzicie, że szukam tej pozycji, tak? Cały czas się bawię. Chcę sobie znaleźć odpowiedni układ. Jeśli ten układ już mam, no to to trzymanie jest lżejsze. Jest łatwiej to utrzymać, prawda? Bo energia jest rozprowadzona na kościach. W związku z tym obciążenie na mięśniach jest mniejsze. Siedząc w domu, w czasie, kiedy nam nie wolno wychodzić, możecie też sobie jakby trenować siłowo z gumą, a szczególnie te właśnie mięśnie, które w łucznictwie pracują najmocniej, czyli międzyupadkowe, czyli te mięśnie w plecach, które tu, gdzie jest logo mojego klubu, powinny pracować mocno, powinny się schodzić te łopatki, tak? W związku z czym możecie sobie zrobić ćwiczenie na te mięśnie, takie na przyciąganie tych mięśni, czyli wciągamy sobie ten układ daleko i teraz zobaczcie, co ja będę robił. Teraz będę samymi łopatkami przeciągał. Widzicie, jak daleko wchodzę, że przeciągam, wracam,
przeciągam, wracam, tak? I tutaj po co jest to ćwiczenie? To ćwiczenie pozwoli Wam tą ruchomość zwiększyć, te plecy rozciągnąć, dodać sobie trochę siły w tych łopatkach, tak? I sprawić, że przy naciąganiu, po wyjściu z domu, jak już będzie nam wolno wychodzić, nie będziecie mieli problemu z dociąganiem tego łuku. To jest akurat fajne ćwiczenie, podoba mi się ze względu na to, że czujemy dobrze pracę pleców i nie używamy prawej dłoni, która zwykle nas tutaj myli, prawda, ręki cięciwnej, że zwykle kotwiczymy, chcemy gdzieś docisnąć, ta ręka może nam zakłócać strzałek, nie jesteśmy świadomi tego, co się dzieje w naszych plecach. Ja w tej chwili nadaję ze swojego domu, ja nie myślę, że ja w domu chodzę po koszulce, w koszulce mojego klubu, jest to tylko na podczas tego filmu założone i celowo, dlatego że na plecach mam logo. I teraz do czego możecie użyć loga swojego klubu, jeśli macie klub i jeśli macie logo? A jeśli nie, no to bierzecie jakąkolwiek koszulkę z napisami. Jeśli chcecie dobrze ustawić lewy bark, to musicie wejść całkiem bokiem do celu, tak? W związku z czym po naciągnięciu tego łuku, widzicie, tutaj widzę tylko swoje ramię lewe, ale nie widzę swoich pleców. I po co mi jest logo? Po to, że jak naciągnę łuk prawidłowo i wejdę dobrze plecami, widzicie, logo zaczyna się mi pojawiać w lustrze. Czyli to znaczy, jakbym stanął bokiem, to znaczy, że stoję bokiem do celu, tak? Czyli nie stoję zwrócony klatką piersiową, tylko wykorzystuję to, że widzę fragment tego loga na plecach, nie? I dzięki temu możecie sobie w tym pomóc, że po naciągnięciu łuku powinny się zaczynać pojawiać jakieś symbole na waszych plecach. Oczywiście z gumą można robić dużo więcej fajnych rzeczy, fajnych ćwiczeń. Najprostsze, żeby sobie poprawić siłę, jest rozciąganie gumy poprzek. Możecie też rozciągać ją za plecami, tak? To wszystko jakby pracujecie barkami, szczególnie teraz w czasie zarazy dużo się siedzi przed komputerem, więc jesteśmy pogarbieni, można się sobie porozciągać. Można też na gumę stanąć jedną stopą, tutaj nie będzie tego widać w kamerze, ale stoję na końcu gumy jedną stopą. I jak nie macie w domu handli i chcecie sobie troszeczkę poprawić siłę, to możecie gumą całkiem dużo ćwiczeń zrobić, tak? Możecie nawet sobie trenować w taki sposób. Ja akurat trochę siły mam, więc składam gumę na pół, przekładam za plecami, tak, łapię i ćwiczymy tu generalnie wszystkie mięśnie, które są potrzebne do strzelania, ale ewentualnie możecie zrobić kilka innych jeszcze ćwiczeń. Do guma daje pełną możliwość jakby zabawy, więc spróbujcie to sobie powymyślać. Najważniejsze jest to, żeby pracowały plecy, żebyście wchodzili czysto w pozycję, żeby łokieć nie był za wysoko ani za nisko, będziecie to czuć na gumie, bo będzie Wam wypadać ta ręka tutaj w odpowiednim miejscu bez konieczności trzymania tej gumy, bo oczywiście jednym z takich ćwiczeń klasycznych, które są, jest trzymanie gumy w taki sposób, gdzie trzymacie i symulujecie sobie, to też jest fajne, to też jest bardzo przydatne ćwiczenie. Jeśli chcecie natomiast zrobić, nauczyć się transferować na plecy dobrze energię łuku, spróbujcie sobie tą dłoń odwrócić i teraz nie da się pociągnąć inaczej niż łopatkami. Jest to takie ciekawe ćwiczenie też do tego, żeby sobie popracować troszeczkę nad tym, żeby ciągnąć tu w plecach łuk. Nie? Czyli ja z gumą to też szansa na to, żeby sprawdzić wasze najsłabsze ogniwo waszego ciała w momencie, kiedy strzelacie i są to takie ćwiczenia, które wymagają trochę cierpliwości i siły. To mianowicie najprostszą rzeczą, którą możecie zrobić, jest naciągnąć gumę, tak? I trzymać. Jeśli będziecie trzymać wystarczająco długo, to sami zauważycie, że któreś partie z waszych mięśni będą się bardziej męczyć od innych, szybciej się będą męczyć. No wymaga to troszeczkę trzymania, ale też w trakcie takiego siedzenia w domu, trzymanie takiego łuku i powiedzmy rozciąganie sobie, czy wchodzenie w pozycję na takiej gumie, i tu można bardzo dużo kombinacji, jak widzicie, specjalnie robię dużo różnych rzeczy, żebyście zobaczyli, ile możliwości jakby trzymania tego łuku, ale znajdziecie pozycję, w której obciążenie będzie najmniejsze w długim czasie i to jest wasza pozycja. Możecie też poćwiczyć samostrzelanie. Wystarczy, że strzelicie i możecie w ten sposób wypracować sobie spust. W lustrze widzicie cały ruch, widzicie waszą całą pozycję. Obciążenie nie jest duże, natomiast przy dłuższym trzymaniu robi się bardzo poważnie, nie? To tyle w dzisiejszym odcinku Akademii Łuku. Jest jak jest, musimy siedzieć w domu, ale to nie znaczy, że nie można czegoś z ucznictwem jakby zrobić i pomóc sobie na później. Także jak się to wszystko skończy, będziecie mogli wyjść i całkiem fajnie już od razu strzelać. Dzięki za oglądanie.